Cześć tu Olusiek i tatusiek. Siemanko, wracamy, bo zapomnieliśmy, przecież mieliśmy w paczce od Best Toys jeszcze te trzy mini zestawy. Zestaw startowy, zestaw sześciopak i zestaw dziesięciopak. Jedziemy z tym, to jest najnowsza seria Super Things Mutant Battle. Wszystkie produkty z Mutant Battle możecie kupić gdzie? U nas. Nie u nas. Best Toys! Best Toys! Linki macie w opisie, wpadajcie do Best Toys, kupujcie, u nich mają super ceny. I zostawcie, zanim zaczniemy otwieranie, co? Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Dobra, jedziemy z tym koksem. Nie, najpierw ja to chcę. To chcesz? Nie no, najpierw zestaw startowy. No dobra, otwieraj Olusiu i jak będzie, po twojemu. Nie, ty otwieraj to, a ja to. Nie no, po kolei. Dobra. Dobra, ja otwieram to, ty otwierasz tak, dobra. Mamy przygotowaną ciepłą wodę, bo przypominamy, że tutaj zmieniają kolory. Nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale bardzo dużo ich jest zmieniających kolory. Ty w swoim dziesięciopaku masz co? Masz... Ja mam czapkę. Masz czapkę, bo policzyliśmy, pokaż dlaczego. A nie, tu jest czapka. A wiecie, przypominamy dlaczego, jeżeli kupujecie taki zestaw, to liczycie sobie, ilu jest dobrych pokazanych, a ilu złych. Tych, co jest mniej, to znaczy, że będzie taki złoty. Tak. Tu było mniej złych i mamy drugą czapę. No mogę tak są. Zostawić na konkurs szkole dla moich kolegów? Ale no, tylko? Znaczy no jak chcesz, no chciałbym, trzy. Żeby... Nie no, trzy, nie no, gdzie? Tylko trzy. Nie no, nie no, bo musimy wiedzieć co... No to, ale to nie zostawiaj, to otworzymy, bo tu, nie, bo tu nie wiadomo co będzie. Gdzie? Tu. Najprawdopodobniej ma kształt noża, ale nie wiem czy to będzie nóż. Jaki nóż? To jest tasak. Tasaka, ale zobaczymy, bo jest znakiem... I mamy nowego srebrnego! A nie, i mamy, to musimy otworzyć, nie no kurczę, Oluś, no bo to nie wiem, jak trafimy srebrnego, to wtedy nie otworzymy. W drugim zestawie, sześciopaku, mamy ja tak, egzoszkielet, mamy srebrniaszka, nie wiem którego, któregoś, bo to nie wiem czy to jest ten na rysunku, tu mamy przedstawioną, chyba to jest no, tarka. Tego? Jaka tarka? A co to jest? No to jest ten, kalkulator. To jest kalkulator, ja ciapa. Kalkulatorek. Oluś, ale usiądź normalnie, żeby cię było widzieć. Czyli mamy to cztery ja... Super Thingsy, dwa egzoszkielety. To są dwa egzoszkielety. Patrzymy, jeden, drugi. I... A nie, jest oddzielona ze srebrnym. Jest oddzielona ze srebrnym. Widzisz? Dobra, najpierw otwieraj swoją, Oluś. Nie, to zobacz jakiego mamy, jednak mamy tego co mamy już. Myślisz, że to jajko? No jajko. Ja myślę, że nad, że tu jest pokazane, to nie znaczy, że jest jajko. A nie jest jajko na pewno. Nie jest jajko. Mówię ci, że nie jest jajko. Kalkulator! No widzisz, no i co? A ty mówisz, że jajko, bo tutaj zasugerował się ten. Zostawiamy dwie. Dwie zostawiasz u siebie? No dobra, ale to otwieraj, Olusiu, Pontusiu. Co tam mamy w tym twoim? Wow, mamy siatkę do Bumbingtona najprawdopodobniej. Jakiego Bumbingtona? To jest do siatki. Albo do Bumbingtona też może. Do siatki, nie, to jest do siatki. Nie, kurczę, mamy. I zaczyna się znowu, Olusiu, Pontusiu, uważaj, tylko nie potrąć kamerki. I proszę cię, wyrzucaj kochanie papierki. Ej, jest ten, którego nie mieliśmy. No dobra, ale to pokaż widzom. No wychodź. Ruchy, kluchy, synu. Wychodź, wychodź. Ała. Nie ała, synek, no nic się nie dzieje, a ty mówisz ała. Oj. Dobra, dajcie mu łapkę, żeby nie ałałowaj. Dobra, dawaj, no pokazuj. Co to jest? Nie mieliśmy. Szalik, mieliśmy szalik. Nie mieliśmy w tym kolorze. A w tym kolorze może nie. Co masz następnego? Nie powiem. No to pokazuj. Widzom pokażę. Uparciuchu, dobra. No ale i tak nic nie było widać. Musisz pokazać, pokaż. Ja. Co to jest? Fiolka, ale on nie zmienia koloru. Nie zmienia. To jeszcze nie mamy żadnego zmieniającego koloru, bo zaraz zmienia fiolka. Nie, fiolka nie zmienia. Tu zobacz, o co się zakładamy. On ci nie zakłada. Nie, o co się zakłada. Dobra, wrzucaj, czyń honory. Patrzymy, jest taki i zobaczymy. Sam zmieniasz kolor. No zmienia kolor. A nie, nie wiem czy zmienia. Zmienia. A zmienia faktycznie. Masz rację, stawiasz kolację. Zmienił kolor, tak jak widzicie. Takiego na jaśniutki fioletowy, taki niebieskiutki. Mamy sofę. Ta sofa mi się bardzo podoba, bo zobaczcie, poduszki są jak. Oczy są zrobione z poduszek. I co tam mam jeszcze? Kolejnego zmieniający kolor. I kolejny zmieniający kolor. Pokazuj najpierw. Najpierw pokaż widzom. Koktajl.
Koktajl. O, koktajla nie mieliśmy jeszcze. Mieliśmy i to dwa razy. Nie. Macaj. Jakie macaj? O, pelerina się zmieniła. No, chyba. Bo to się zmienia jedno i drugie. Cały, patrz jak się zmienił. No widzę. Patrz jak się koktajl zmienił w ogóle. No, bo trzeba dłużej potrzymać po prostu. Zobaczcie, jaka zmiana koktajla. Co tam masz jeszcze? Imo. Ten nie zmieniam. Zmieniam na czerwony, zmieniam trochę. Nie, tak, ten nie zmieniam. On się... A założymy się, że nie. Dobra, teraz robisz 10 pompek, jeżeli nie zmienim koloru. Okej. Okay. Dobra, ja wiem, że nie zmieni, bo cię sprankowałem. No właśnie, nie prankuj, mamy ja laseczkę tak zwaną, coraz bliżej święta, już niedługo tak naprawdę. Mamy październik, listopad, grudzień i mamy święta. Już szykujcie listy do Mikołaja Świętego. Tamte dwa rozumiem, czyli ale z srebrnego... Mikołaj przecież nie istnieje. Istnieje, piszcie komentarz. Istnieje. Słuchajcie. Tu, poczekaj, Oluś. A tutaj mieliśmy jeszcze jedno. Najpierw tu, czy tu, bo w tych jest na pewno srebrny. Czy dajesz do siebie, do szkoły na konkurs jakiś, jak tak? Srebrny. No jest srebrny. W tej paczce srebrny 10. Jest tutaj. Nie, ale srebrny to jest z mojej paczki. A. A, B. A tu z twojej, no dobra, nie chcesz, nie otwieramy, okej, okay. Ciekawe co tu było, można wymacać, no nieważne. Czyli zostawiamy do ciebie na konkurs, Olusiu, do szkoły, tak? Tak. To ja wam to pokażę, tu był srebrny, a nie, tu może srebrnego nie było. Tak, tu nie ma, w tym 10 paku nie ma srebrnego. Mówiłem, że nie. Dobra, okej, okay, to masz dwa. Ale złoty jeszcze. Nie no, złoty przecież otworzyłeś tu. Dobra, jedziemy z 6-opakiem. W 6-opaku są dwa egzoszkielety i dwa zingsy. Czyń honory srebrnego, otwieraj. To sobie tam podróż, żeby się nie pomyliło. Kalkulator. A nie, jajko jest. Aha. Nie ma takiej opcji. Na pewno jest kalkulator. Ale ruchy, kluchy, syrego. Dobra, to najpierw zadanie matematyczne. No dobra, słucham. Ile to? Tak. Czekaj. Tak, ile to to? Dwa. Tak. Plus. Tak. Trzy. 5. Źle. Aha, tutaj jest równo 6. Pokaż. Żartuję. O, nie nawalaj mnie. Zobacz, jaki fajny kalkulatorek jeszcze nie mieliśmy. My nie otworzyliśmy jeszcze twojego. Wiem. I są, zobaczcie, popisane numerki 2 plus 3. Naprawdę fajniutko zrobiony kalkulatorek. Otwieraj, Oluś, kolejnego zingsiora z 6-opaka. I jest to... Zmieniający kolor. Zmieniający kolor, grzybek. Ale pokaż najpierw, syn. Zobacz, jaki zieloniutki, a będzie taki prawie przezroczysty, tylko musisz długo tam pomymłać. Pomymłaj. Znowu ile sprzątania będzie, bo tej wody się tutaj nachlapie. No chyba już, nie? Ale nie chlabolek, no bo wiesz co, to wcale nie jest śmieszne. Dawaj, pokazuj widzom. Zaraz zmieni z powrotem, zrobił się taki... Prawie przezroczysty, był taki wyraźniejszy zielony. I teraz zostały nam dwa ze szkielety. Fryzurę zmieniłem. Elo 320. Olusiu, Lizusiu, egzoszkieletach też będą zmieniające kolor. A nie, ja mam tasaka, który nie zmienia koloru. I mam taki egzoszkielet. Ej, się połamał. Co się połamał? Zniszczył się. A, pamiętajcie... Co się zniszczył? No, część od niego. No może nie, tu się przyczepia pewnie coś. Już nie wymyślaj, synek. Mamy egzoszkielet jeden. A ja mam zmieniający kolor. Coś ja źle połączyłem tutaj. No ale nie ma zmieniającego koloru. Ma farbkę. Taką trochę neonową. Żartuję, tata. To się tak przyczepia. To się tak przyczepia, a ja nie wiem, coś tutaj, coś ja coś pomieszałem. A mogę powiedzieć ciekawostkę piłki nożnej? Powiedz ciekawostkę piłki nożnej. Jak był taki mecz youtuberów, to MrBeast był w jednej drużynie i IceOwSpeed, taki youtuber śmieszny, można powiedzieć, no, w drugiej. I tak faulował na początku pierwszej połowy IceOwSpeed brutalnie tego MrBeasta. No. I? I nawet sędzia powiedział tylko, że żółta kartka i to się mu nie należało. Poza tym też IceOwSpeed strzelił bramkę. A Mr. Tak wygląda egzoszkielecik. A MrBeast nie chciał kłamać. Mhm. Bo i napisał, no wiesz, w swoim Twitterze czy tam coś. Że? Że następnego dnia trochę mu pulsowało kolano.
pulsowało kolano, czyli no. uszkodził mu lekko kolano, tak? Tak. Sugerujesz, daj kochanie. To są nóżki do egzoszkieleta i to jest jak to ośmiorniczka. To się, widzę głupawka. Bardzo fajnie, cieszę się, że się cieszysz. Jak się dzisiaj nagrywa, Lusiu? Super. Jak tam w ogóle u Ciebie w szkole, Lusiu? Dzisiaj było fajnie. Dzisiaj fajnie, a wczoraj nie fajnie? Uczyliśmy, ile to jest 5 do pierwiastka. Tak? No. No to ile to jest? 8. No nie wiem, coś chyba gadasz, głupa. Mamy drugiego, zobaczcie jaki fajny. I Ty miałeś w tym egzoszkielecie tutaj tą farbkę, zobaczcie, takie dwa egzoszkieleciory się trafiły. Jeden trochę jak rak nieborak wygląda, a drugi jak nie meduza, tylko czym meduza. Ośmiorniczka przynajmniej ma takie stópki. Dobra, zostało nam ostatnie, czyli zestaw startowy. Ty, model. Co ty robisz? Top model jest. Top model. Okej. Okay. W ogóle życzymy Wam bardzo fajnego tygodnia tego i kolejnego, żebyście byli uśmiechnięci i weseli. Proszę bardzo, ja przejrzę gazetkę, co w zestawie startowym. Mamy jednego... Są takie inne... W ogóle inny kolor saszetek, nie? No. Przypominam, to jest gazetka po hiszpańsku, ale możecie sobie wziąć tłumacza Google, przestawić na zdjęcia i przejeżdżając możecie sobie z automatu Wam będzie tłumaczył, pokazywaliśmy to na wcześniejszych filmach. Tu oczywiście standardowo komiksik. Olek, przyjdziesz? Oluś? Dobra. Mamy oczywiście opisanych wszystkich Kazum Kidów nowych, jak to w zestawie startowym. Mamy opisanego ultra rzadkiego Morta, mam nadzieję, że nam się jeszcze go uda trafić. Jakiego jest Morta? Morfa, przepraszam, nie Morta, tylko Morfa. Mam nadzieję, że nam się uda trafić, bo być może, poczekaj Lusiu, być może będziemy otwierać, bo otwieraliśmy 3 paczki po 25, a nam będziemy jeszcze, dostaniemy paczkę 50 sztuk saszetek. I może tam się trafi Morf. Zmieniający kolor. Zmieniający kolor, ale nie wiem czy... Ale się zepsuł trochę w saszetce. Co ty z tym zepsuciem? Cały czas mówisz, że coś się zepsuło. Zobacz, bo tam w kamerze nie widać, mam takie... A, no może troszeczkę się uszkodził. Mamy wszystkie egzoszkielety pokazane. No, a pokazałeś jak wygląda bez... Ej, my go nie... Teraz jestem pewien, nie mieliśmy go w tym kolorze, mieliśmy tylko w czerwonym. Tak wygląda. Ja nie wiem jak będzie wyglądał. Okej, okay, ja tu patrzę, są opisane wszystkie... Nowe finksiory, które naprawdę są rewelacyjne. Uważam, że ten, to jest. Zobacz, to prawda, no prawie się zrobił dużo jaśniejszy. Myślę, że jak była cieplejsza woda, bo już troszeczkę, jakże tak powiem, wystygła, to by było jeszcze bardziej widoczne. A wracając, tutaj mamy opisane wszystkie finksy, które ja uważam, że przynajmniej tak z każdą serią mi się wydaje, ale ta naprawdę jest czaderska, prawda, Olusiu? Mi się najbardziej podobała seria. No, jaka? Tu mamy te, co zmieniają kolory, w gazetce jakieś podstawowe informacje. No seria, która? Seria. Tu w tym egzoszkielecie mieliśmy... A wiesz, że to jest przyjaciel Enigmy chyba, bodajże? To. A z niby skąd? No z bajki jakieś, jeżeli dobrze mówię. Nie wiem, czy będą komentarze włączone, jak będą, to piszcie w komentarzu. Tak. Naprawdę? Albo któregoś z superbohaterów, wiesz? Znaczy nie super złoczyńców. Już mam... Tutaj robota postawiam. Tutaj masz robota, tu nogi, proszę, kalosze. Nie, ty teraz. Dobra, i jest nóżki. Akurat wydaje mi się, że jak otwieraliśmy egzoszkielet, trudniej nam się składało, ale teraz jakoś łatwo. Doświadczenie. I mamy trzeciego egzoszkieleta. Nie, Oluś. Oluś, bo niszczysz, mokre jest i poniszczy się kamerę. Oj, przepraszam. Oj, proszę. Nie mogę. O, jest, dobra. Mamy trzeciego egzoszkieleta. Wygląda tak. Mamy 3. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Mamy jeszcze 2, ale to Oluś zarządził, że leci to do ziomeczków z klasy. Tak. Co ty masz tu za tatuaż na ręku, Oluś? Wiecie, co? Coś tu popisane. No? Lepa. Zobaczcie, pokaż. Że to znaczy lepa? No. Ale nie podnosi się ręki na rodzica. Wiesz o tym? Usnie ci ręka. Czyli w następnym odcinku Oluś będzie bez jednej ręki. Nie wolno tak robić. Patrzcie. Lepa. A lepa to znaczy, że klepa, tak? No. No to czemu masz tu napisane lepa? Wytłumacz widzą. No bo tutaj napisałem.
bo mi się na ręce zmywuje. Zmywuje, zmywa. No, zmywa, tutaj mi się nie zmywa. Ale nie, nie pijcie tak. Zresztą, jak macie głupawki, to róbcie jak chcecie. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Zostawcie jeszcze łapeczki w górę. Subskrypcję i dzwoneczek. Dzwoneczek. I pamiętajcie, nie niszczymy rzeczy. I nie podnosimy nawet w żartach rąsie na tatusia. Bo to było bardzo nieładne, ale go zleję, jak skończymy nagranie. Tak? Tak! Oczywiście żartujemy, nie wolno się bić, nie wolno się znęcać i bądźcie dobrzy dla innych. Prawda, Olusiu? Tak. To patrzymy przez to. Tutaj. Ja też. Ja nie potrafię zamknąć progu. O, patrzymy, dobra. To nerwę, trzymajcie się, kochamy Was. Pa, pa. Pa, pa.